marcypankiem. Dawno nie było filmu. No chodź, pokaż, jak jesteś ładny wszystkim. O, śliczny jest ten źrebaczek, naprawdę. Widzę, że trzyma tutaj się z Miłkiem. Trochę Sówka się z nim kręci. Z chęcią bym go pogłaskał, bo taki wygląda, jakby miał mięciuteńkie futerko. Ale nie chcę go stresować. On nie ma kantara jeszcze, także ten. No ale w każdym razie wszystko u niego jest dobrze. Zgubił tą sierść zimową, ma taką gładziuteńką, piękną sierść teraz. Chcę go pogłaskać, ale to może nie będę go głaskał na razie, żeby go nie stresować. Pięknie jest. Chociaż spróbuję, może się uda go pogłaskać. Chodź, marcypanku, chodź. Chodź, nie bój się. Ale Sówka, z marcypanka chciałem nagrać, nie ciebie. Ty to jesteś miła, wiem. A marcypanka chciałem pogłaskać. Marcypanka chciałem pogłaskać. Chyba się nie uda. Tak, bo pociesz takie ręce, jak sobie chodzi. Jak sobie chodzi ten chłopak. Przystojniaczek z ciebie, naprawdę. No chodź, chodź. Chodź, nie bój się. Chodź się nie bój. No chodź. Widzę, że masz chęć. Chodź, marcypanku, tutaj. Chodź. Zobacz, co mam. Zobacz, co mam. Może jakbym jakąś marchewkę przyniósł, to by się go udało chwycić. Jakbym miał kantar, to bym go złapał. Bym wszedł między kucyki, złapał go za kantar i bym nakręcił z nim film. Te kucyki, oziołki, te takie dzikie, to są takie, że jest dziki, ale jak się go złapie za kantar, no to się okazuje, że jest spokojny. Tak.